Witajcie moi drodzy. Klan Boobs znowu pokazuje swoją bitwę, w jaki sposób rozgrywają bitwy na twierdzach. Tym razem poziom szósty. Jak widzicie, tym razem już normalnie wypowiedziałem nazwę tego klanu, a nie kombinowałem. Tak naprawdę problem był tylko z tego, że ich nazwa składa się nie z dwóch O, tylko jedno jest 0, drugie O, więc ja się tak zastanawiałem się, jak to odczytać. Tym razem zupełnie inny setup, szósty tiery KW85. Kolega trochę zaniża tutaj na staty, ale z drużyny przeciwnej bardzo zaniżającym jest Piotrek 9122, więc jakoś to się wyrównuje. Mimo wszystko 39% tylko szans na zwycięstwo. Ciekawa i odważna decyzja, ze względu na to, że koledzy pojechali wszyscy na tak zwane zielone, bądź też na otwarte pole, nie skupiając się na mieście. Decyzja decyzja dosyć słuszna, ze względu na to, że można powiedzieć, nie warto się za bardzo zapędzać do tego miasta, ze względu na to, że to nie jest 15 na 15, tylko 7 na 7 i trzeba to tak naprawdę, takie bitwy powinny rozgrywać się w miarę szybko, w miarę dynamicznie, a nie statycznie, tak jak zwykle na randomach to bywa. Dlatego nie bierzemy żadnych artylerii, nie bierzemy żadnych jakichś takich super, hiper ciężkich, wolnych czołgów, tylko raczej skupiamy się na tym, żeby próbować tę rozgrywkę jakby załatwić szybko, dynamicznie. No i taki właśnie setup z takimi szybszymi czołgami jest jak najbardziej wskazany, pożądany. SU-100 został na bazie, ochraniać w razie W bazę, jeżeli by przyjechało jednak parę czołgów od miasta. Jest to jak najbardziej słuszne rozwiązanie, ze względu na to, że jeden podświetlacz, który tylko pojechał na miasto i w razie W, jeżeli tam by ktoś był, ten podświetlacz ma się wycofać, tak żeby tylko świecić w kierunku tego, dla tego SU-100. Ewentualnie, jeżeli tak jak w tej opcji w tym momencie jest, jedzie tylko świecić tych, którzy znajdują się na kapie, bo zwykle często jest tak też, że drużyna przeciwna potrafi się skampić. Czy jest to dobre? W ogólnym rozrachunku raczej nie. Raczej powinno się tak rozjeżdżać poszczególnymi czołgami na prawo i lewo, raczej skupiając siły w jednym kierunku, żeby nie brać, nie rozdzielać się za bardzo. Może nie rozgrupowywać, tylko nie rozdzielać się za bardzo. Ponieważ no, tych czołgów jest na tyle mało, że jeżeli wpadniemy dwoma, trzema czołgami w gromadkę pięciu, no to wiadomo, jak to się szybko się to skończy. Zobacz, T-37 bardzo dobrą robotę w tym momencie robi, jedzie sobie tylko, żeby coś podświecić. Kolega, który pokazuje tę bitwę, czyli Fifi, i z którego perspektywy również oglądaliśmy poprzednią bitwę, jedzie sobie gromelkiem do przodu, żeby tylko zaświecić. Drużyna przeciwna ma w tym momencie lekkiego zeza rozbieżnego, na szczęście dla niego, i wszystkie pociski lecą nie tam, gdzie oni chcą. Zobaczcie, bardzo dobra decyzja, zostają czołgi z tyłu, tutaj jeden podświetlacz i momentalnie wyparuje ten KW-85, nie ma jakiejś tam większej szansy, żeby przeżyć dłużej. 3-0. I tak się powinno rozgrywać mniej więcej tą bitwę, chyba że bo problem jest taki, jeżeli drużyna przeciwna pojedzie do miasta, to wiadomo, ten SU-100 jest w stanie bronić tego miasta, a natomiast, znaczy bronić tego pola, które będzie dla czołgów, które będą jechać z tamtej strony. Natomiast my będziemy mogli sobie wziąć, pojechać i rozgromić przeciwników, tak jak właśnie to się stało. Błyskawiczna bitwa, tak jak powiedziałem, 4 minuty z groszami tylko to trwało. Ja sobie powiększę obraz. Zobaczcie, tak powinno właśnie wyglądać. Nie powinien się jeden tylko skupiać cały ciężar bitwy na sobie, ale powinni raczej cała drużyna zagrać i to w miarę dobrą bitwę. Także tak się mniej więcej stało i dlatego też ta bitwa była momentalnie wygrana.
4 minuty 19 sekund. Ładny zarobek na bitwach drużynowych zarabia się dodatkowo, czyli naprawdę warto się bawić w takie właśnie bitwy drużynowe. Zobaczcie, bitwa w tym momencie zagrana drużyną, zagrana w odpowiedni sposób. Drużyna przeciwna postawiła na kampę i to się na nich zemściło. A tutaj, tak jak powiedziałem, bitwy drużynowe muszą się charakteryzować tym, że ma być jedna drużyna jechać jako całość i wówczas wygrywamy. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.